dobry, witam wszystkich serdecznie. Młodzież szkolną ze szkoły sztucznej i ze szkoły w Zalesiu. Dalej chciałem przywitać panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które z nami współpracują i przygotowały dla nas wszystkich wspaniały poczęstunek. Witam serdecznie druhów ze Straży Pożarnej w Małaszewiczach wraz z dowódcą, panem Szymonem Semeniukiem. Witam strażaków ochotników. Znajdujemy się w leśnictwie Zalesie. Dzisiaj będziemy brali udział w takiej ogólnopolskiej akcji Łączą Nasz Drzewa. Akcja została zapoczątkowana przez parę prezydencką 21 maja i na leśnictwo Ochotyłów wraz z przyjaciółmi, a nasi przyjaciele to Koło Gospodyń Wiejskich z Choroszczynki, Ochotnicza Straż Pożarna z Chotyłowa, z Choroszczynki, Straż Pożarna Państwowa, Ludowy Zespół Sportowy z Piszczaca, Klub Strzelecki Kaliber oraz najważniejsi goście, czyli nasi mali pomocnicy, których właśnie chcemy pokazać, dlaczego, po co sadzimy las, jak ten las będzie wyglądał, o wszystkim opowiedzieć, młodzież ze szkoły podstawowej wtórnej. Przygotowany został teren, ogromna ilość szpadli, sadzonek myślę, że to samo, kilkaset sztuk, kilka tysięcy sztuk? Sadzonek tutaj posadzimy 9 tysięcy, będziemy sadzić na 60 par, także akcja pełną parą. Mamy też na naszej młodzieży różne konkursy, rozmowy z leśnikami. Mam nadzieję, że to będzie udany dzień i drzewa nas połączą, a dzieci zapamiętają, jak to się robi, żeby później razem pomagać, działać i sadzić, promować wszystkie te elementy. Jakie to są sadzonki? Tutaj będziemy sadzić sosnę dwuletnią. Taka trochę tak pod młodzież, żeby było troszeczkę łatwiej operować sadzonkami i uczyć się. Trochę o nadleśnictwie. Ile mamy lasów w Chotyłowie? Nadleśnictwo Chotyłów to jest prawie 14 tysięcy hektarów lasu. To jest takie średniej wielkości nadleśnictwo, ale tu dosyć skomplikowane, bo ze względu na duże rozdrobnienie, obecność kolei, ale gospodarujemy tutaj dobrze, dbamy o lasy chotyłowskie i wszystkich chętnych na wypoczynek do lasów chotyłowskich zapraszamy. Rozumiem, że akcja akcjami, tutaj jest integracja i właśnie ta nauka, zabawa i współudział, a ile takich nasadzeń rocznie średnio być może w Chotyłowie się dokonuje? Średnio w Chotyłowie sadzimy ponad 100 hektarów lasu. Także jest to bardzo dużo. Dokładamy starań, żeby te lasy były urozmaicone, żeby każdy gatunek miał tu swoje miejsce, zarówno gatunki główne lasotwórcze, jak i biocenotyczne dla ptaków, dla zwierząt. Dodajmy, że korzystacie z własnej szkółki. Oczywiście korzystamy z naszej szkółki, zmodernizowanej szkółki, w której produkujemy ponad 2 miliony sadzonek. Z tych sadzonek korzysta Nadleśnictwo Chotyłów, inne nadleśnictwa oraz wszyscy chętni, którzy chcą mieć swój kawałek przyrody, kawałek lasu. No właśnie, to jest ważne. Zakończmy tę rozmowę właśnie takim apelem, bądź taką informacją, że ktoś, kto chce mieć własną sadzonkę różnego rodzaju typów drzew, iglastych i liściastych, może ją zdobyć właśnie na nadleśnictwie. Oczywiście zapraszamy do szkółki leśnej Lutnia. Tam można nabić jedną sadzonkę, jak i 1000 sadzonek. Zapraszam serdecznie. Sadzenie tych drzewek. Jakie są zasady? No główną zasadą jest wykopanie jamki odpowiedniej głębokości, tak żeby korzenie nie były zawinięte. To jest podstawa. A drugą taką najważniejszą rzeczą jest dobre udeptanie tej sadzonki. Sadzimy drzewa iglaste, sosny. Są to sosny dwuletnie. Tak. Czy tutaj już jest jakieś kolejne jakieś zasady sadzenia tych drzewek? Muszą być odległości odpowiednie zachowane? Tak, tutaj sadzimy co 75 cm. I w więźbie orka tutaj była 160-170, to znaczy to jest, wchodzi mi średnią, bo wiadomo, że średniej się nigdy nie, poszczególnych sadzonek nie da się zachować co do centymetra. Sadzimy 9 tysięcy sadzonek, dowiedziałem się na tym prawie hektarze. Ile z tych sadzonek, z tych 9 tysięcy dzisiaj małych drzewek jest szansa, że dorosną do swojej dorosłości? No, do dorosłości, jak dobrze pójdzie, 200-300 tyle dorośli. 200-300 drzew, tak. Z tych 9 tysięcy. Tak. Na tym polega przyroda.
Czy inne są zasady sadzenia drzewek liściastych? To znaczy drzewka liściaste powinniśmy troszeczkę wyżej, bardziej podsypywać, żeby te 2-3 cm było, ta warstwa jeszcze była wyżej. W ten sposób ona jeszcze, ziemia u nich tam bardziej obsiada. A zasady są takie same. Po prostu najważniejszą zasadą tak, żeby nie były zawinięte korzenie i czy to dotyczy gatunków iglastych czy liściastych, to jest obojętne. Posadzamy, pani, po jednym drzewku. Dzisiaj z koleżankami i kolegami, tak? Tak. Która to klasa? Szósta. A. No i jak oceniasz tą dzisiejszą akcję? Gdzie jesteście w ogóle? Jak to oceniacie? Jesteśmy w Otyłowie. Oceniam to 9 na 10. Co robicie? Sadzimy drzewka. Po raz pierwszy w życiu? Tak. No i jak oceniasz? Podoba wam się to? Tak. Akcja super? Tak. Ile żeście sadzonek już posadzili? Trzy. Co dzisiaj robicie? Sadzimy las. No jak ci się to podoba? Bardzo fajnie. Czy to jest trudne zadanie? No dla mniej sprawnych osób fizycznie tak. Nic nie boję się. Ale nie, raczej nie. Jakieś zasady, które zapamiętałeś, jak sadzić te drzewka? W miarę równej odległości, takie jak się da i żeby były dokładnie posadzone. Dołek musi być jaki? No, na wzrost korzenia, na długość korzenia. Fajna akcja? Bardzo fajna. Trzymamy kciuki za was, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. No i jak wam się ta akcja podoba? Bardzo fajna, taka ekologiczna. Kreatywna. Kreatywna. Kreatywna, super. Pierwszy raz sadzicie drzewa? Tak, jeszcze sam u siebie na podwórku sadziłem. No ale to jest zdecydowanie większe, co? Tak. No dobra, dlaczego sadzimy drzewa? Żeby... Tlen. Tak. Tlen? Dobrze. A kto w tych drzewach będzie później mieszkał? Zwierzęta. Dobrze, a jakie? Różne. Tylko nie ryby, wszystkie tylko nie ryby. No dwie, a nawet trzy panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Choroszczynce. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak panie tą akcję oceniają dzisiejszą? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co panie wykonują w ogóle? Sadzimy las. Sadzicie las. Choroszczynce jest tą lasem? Nie, Choroszczynka jest cała obsadzona lasem, z czego się bardzo cieszymy, dlatego że las przynosi nam bardzo dużo korzyści. Lubimy chodzić na grzyby, jagody i nasi leśnicy też łowią tam swoją zwierzynę. A tak, to uważam, że jest naprawdę, raz, że jest integracyjna, a dwa, że młodzież w końcu zobaczy, co to znaczy praca fizyczna. Do sadzenia lasu potrzebni są mężczyźni niestety. No tak, bo to jednak ciężka praca. No i muszą, no mężczyźni to wykonywać tym szpadlem, no niestety trzeba. Także są grupy podzielone na mężczyzn, to znaczy nie podzielone, tylko są i mężczyźni, kopią dla dzieci szkolnych, żeby było lżej. Wyście już widzę z pustym koszyczkiem, wasze sadzonki, pierwsza partia już poszła, tak? Tak, tak. Ile ich było? Ktoś liczył? Nie liczyłyśmy, ale na metry, no to my przodujemy, my prowadzimy, tak. Gdzie was dzisiaj spotykam? Na polu, sadzimy z drzewka. Sadzicie drzewka, dzisiaj jesteście z kolegami, co? Tak, tak. Kto tam jeszcze do was przyjechał, kto imiona? Paweł i Dawid. Paweł i Dawid, Jakub. Pozdrawiamy Pawła i Dawida. Czterech, no słuchajcie, no jak to ma? Gdzieś tam tak, wzięty w niewolę przez inną ekipę. Jak oceniacie tą akcję? No bardzo dobrze. Dlaczego w ogóle warto sadzić lasy? No warto, żeby poprawiać środowisko. Dobrze. Czy jest to trudna praca? Nie, bardzo przyjemna i szybko idzie. Na świeżym powietrzu. Tak. A na koniec czeka was ognisko. I kiełbaski. Dzisiaj organizujemy, uczestniczymy w sadzeniu lasu. Tutaj właśnie na Kubika, tutaj właśnie w Otyłowie. No i co, widzimy, postępy pracy są duże. Czy to jest ciężka praca? Nie. Na świeżym powietrzu. Tak, przede wszystkim ciepłe, świeże powietrze, nie pada, to najważniejsze. No wy jako strażacy dodatkowo macie jeszcze taką frajdę, że pewnie często to, co gasicie, to w tym momencie też i sadzicie. Dbajmy o to, co jest w przyrodzie, prawda? Bo jednak odtworzyć to, co się spali, spłonie, jest bardzo trudno. Tak, to jest właśnie najważniejsze. Dużo pożarów lasów ostatnio? W ostatnim czasie nie jeździliśmy, ale tego, co się słyszy i widzi, no to bardzo dużo. Sadźmy las. Tak jest. Panie brygadierze, ilu dzisiaj żeś chłopaków ze sobą przywiózł? Przyjechaliśmy całą zmianą, jest nas w sumie 7, jeden został w bazie. Jak to jest? Bo wy przecież macie doświadczenie w tym, żeby... Oj, sorry. Te lasy gasicie, a teraz sadzicie. To taka
przygoda z tym, żeby dbajmy o to, co jest nasze, prawda? To też, ale to też taka długa historia znajomości z leśnikami z Chotyłowa. Nasz rejon chroniony, a ich rejon pracy jako nadleśnictwa Chotyłów się pokrywają, także dbamy razem o siebie i nawzajem też o siebie dbamy, także pomagamy sobie i myślę, że to dzisiaj jest dobra okazja, żeby razem coś zrobić, coś dobrego dla wszystkich. Posłuchajcie, integracja pełną gębą dzisiaj, że tak się wyrażę. Oby więcej tego typu akcji? Myślę, że lepiej sadzić las niż go gasić. Thank you.